Wtorek, 29 stycznia, Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenie, a dziś między innymi... Budżet Chocianowa uchwalony. Udaje nam się jakoś z tego wybrnąć, ułożyć to, realizować obietnice wyborcze. Mała firma, mały ZUS. Rozkręcenie własnego biznesu. Bardzo silny wstrząs w kopalni ZG Rudna Główna. Była to górnicza siódemka w 10-stopniowej skali. Do tąpnięcia doszło kilka minut przed 14. Według amerykańskich służb geologicznych epicentrum wstrząsu znajdowało się 3 km od Krębocic w powiecie polkowickim. Do czasu emisji wydarzeń trwała akcja ratownicza polegająca na wyprowadzeniu górników z zagrożonego rejonu. Dochody w kwocie ponad 48 milionów, a wydatki na ponad 46 milionów złotych. Wśród najważniejszych inwestycji budowa nowego ośrodka Medicus w Trzebnicach oraz rozwój darmowej komunikacji dla mieszkańców. Radni miasta i gminy Chocianów przyjęli nowy budżet większością głosów, choć nie obyło się bez dyskusji. Nowy budżet z jednej strony pozwoli realizować bieżące potrzeby gminy, a z drugiej spełniać obietnice przedwyborcze. My tak naprawdę mamy budżet w wielkości deficytu zaplanowanego przez Polkowice, tak? No i to jest rzecz, nie wiem, czy mieszkańcy mają tego świadomość, czyli Polkowice zakładają, że wydają więcej, a jeżeli posiadają o kwotę, jaką my dysponujemy. Jeszcze udaje nam się jakoś z tego wybrnąć, ułożyć to, realizować obietnice wyborcze i po prostu jeszcze zaoszczędzić pieniądze na spłatę dotychczasowych kredytów i wykup obligacji. Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na ten rok znalazła się m.in. budowa nowego ośrodka Medicus w Trzebnicy, rozwój darmowej komunikacji dla mieszkańców oraz powstanie ścieżki rowerowej. Od strony Lubina ta ścieżka już jest i mówiąc kolokwialnie wjeżdża w pole i tak naprawdę to już po naszej stronie zostało zbudowanie tej ścieżki. Jest to rzecz kapitalna, bo połączy ona Szklary, Brunów, Trzebnice, Chocianowiec i Chocianów, a tak naprawdę ta linia kolejowa należy już do gminy i to też trzeba mieć na uwadze. Realizowana ma być również karta seniora dająca bonifikaty dla osób po 65 roku życia. Burmistrz Chocianowa zaplanowane w kadencji inwestycje zamierza realizować poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych. Obecnie wszystkie unijne, mówiąc w cudzysłowie, okienka się zamykają, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy. Był na to czas wrzesłej kadencji. Widzimy, jak na przykład Ścinawa pozyska pieniądze w odniesieniu do tego, ile nie pozyskał Chocianów. Dlatego musimy, analizując tę kwestię, wiedzieć o tym, że tak naprawdę to wiele samorządów już w pierwszym właśnie roku ogranicza wydatki teraz tylko po to, żeby kumulować środki, aby w nowym rozdaniu unijnym, czyli tak naprawdę lata 21 już będziemy przygotowywali wnioski po to, aby w następnych latach przy nowym rozdaniu wejść z pełnym impetem finansowym w to, ażeby środki pozyskać. Budżet Chocianowa przewiduje nadwyżkę w kwocie blisko 2 milionów złotych. Przeznaczona będzie na spłatę pożyczek. Budżet Chocianowa radni przyjęli 11 głosami za i 4 sprzeciwu. 2000 osób przeszło w regionie legnickim na tzw. mały ZUS. Chodzi o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Będą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. To zmiana od dawna wyczekiwana przez małych przedsiębiorców. Jest to około 30% obowiązujących składek, co w przypadku rozpoczynania działalności jest, no, myślę, dobrą możliwością na rozkręcenie własnego biznesu. Przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od swoich przychodów z poprzedniego roku. Z ulgi może skorzystać osoba, której przychód w ubiegłym roku wynosił nie więcej
więcej niż 63 tysiące złotych. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli płacimy niskie składki, to też mamy niski wpływ na przykład na nasze konto emerytalne, czyli to może mieć wpływ na naszą przyszłą emeryturę, a także w momencie, kiedy pójdziemy na przykład na zwolnienie lekarskie, to zostanie nam ono naliczone, czyli zasiłek chorobowy zostanie naliczony od tego, w jakiej wysokości składkę wpłaciliśmy. Z ulg składkowych będzie można skorzystać przez 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia działalności. Nowe rady nadzorcze Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, Aquaparku, Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz powołanie nowego prezesa PTBS. To tylko część zmian, jakie zaszły w Polkowicach po wyborach samorządowych. Nie ominą one także samego ratusza. Powyborcze zmiany w spółkach, których właścicielem jest gmina Polkowice, trwają już od kilku tygodni. Zmieniła się jakby optyka patrzenia na Polkowice, są nowe pomysły i spółki, które są jakby narzędziami w kreowaniu tej polityki, musiały mieć nowe rady nadzorcze. Na przykład w składzie Rady Nadzorczej Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych nie było nikogo, kto miałby doświadczenie zawodowe czy wykształcenie w kierunku medycznym. No w tej chwili to po zmianach są to już osoby, które profesjonalnie do tej pory przez większość swojego zawodowego życia zajmowały się sferą medyczną. Konsekwencją powołania nowych rad nadzorczych gminnych spółek są zmiany w ich zarządach. W tym tygodniu powołany został nowy prezes Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Kierownicze zmiany dotyczą też jednostek budżetowych gminy. W Polkowickim Centrum Animacji jest rozpisany konkurs na nowego dyrektora. Wkrótce, mam nadzieję, dowiemy się, kto nim będzie. Jak zapowiada rzecznik Polkowickiego Magistratu, w planach są kolejne zmiany, nie tylko w gminnych spółkach, ale także w samym ratuszu. Basen, lodowisko, piłka nożna, łucznictwo czy ściana wspinaczkowa. Drugi dzień sportowych ferii 2019 w Lubinie upłynął dzieciom na świetnej zabawie. Wielkie zainteresowanie wzbudziły kolejny rok z rzędu zajęcia na ściance wspinaczkowej. Blisko setka dzieci wzięło udział w sportowych zajęciach przygotowanych drugiego dnia ferii przez RCS w Lubinie. Miałam wyjechać w góry, ale akurat ten wyjazd musieliśmy przełożyć z rodzicami i postanowiłam, że będę tu chodzić, bo akurat te półkolonie prowadzi moja wychowawczyni ze szkoły. I słyszałam, że tu jest bardzo dużo ciekawych wycieczek właśnie na wspinaczkę, basen, łyżwy i tak dalej, co akurat bardzo lubię. Warto, żeby się po prostu bawić. Żeby się nie nudzić na przykład w domu. Mieliśmy podchody, a na razie chcemy iść na łucznictwo. Wspinaczka jest, różne rzeczy są. Na przykład będzie piłka nożna też, piłka ręczna, basen będzie, kręgielnia. No to dużo rzeczy ciekawych jest. W hali sportowej przy szkole podstawowej numer 14 można było nie tylko się dziś powspinać, ale również postrzelać z łuku. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów z uczniowskiego klubu sportowego Miedziani. My dzisiaj mamy wspinaczkę przede wszystkim. No jest to bardzo popularna ostatnio dyscyplina, że dzieci bardzo chętnie przychodzą na te zajęcia. No dodatkowo mają strzały z karabinką i strzały z łuku. Wszystkie sportowe zajęcia organizowane przez RCS są bezpłatne. Naszym głównym celem i zadaniem jest to, żeby wyciągnąć dzieci z domów, żeby zainteresowały się sportem, żeby się ruszały. Żeby nie spędzać czasu ciągle na telefonie i na komórce. Oprócz sportowych atrakcji była też okazja do udziału w quizach i zagadkach przygotowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Za poprawne odpowiedzi w nagrodę były rozdawane słodycze i gadżety odblaskowe. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.